Te ruiny wyznaczają granice Worcestershire. Tutaj, przyjacielu, zagłębiamy się w niebezpieczne, niezbadane tereny. Tak, domyślam się, że ten wściekły tłum jest tu po to, żeby pokazać nam drogę. Będę zachwycony, mogąc nauczyć ich odrobiny szacunku. W ten czy w inny sposób. Stać, wieśniacy! To już nie jest jakiś tam ogr. Pokłońcie się Sir Shrekowi! Będą się potem kłaniać Arturowi. Chodźmy! Odłączę się od was, szefie. Spotkamy się w Akademii Artura. Domyślam się, że masz coś lepszego do roboty. Mam tu niedaleko przyjaciółkę. Ledwie udało mi się zdążyć. Przegapiłeś uroczy komitet powitalny. Hej, Shrek, mam pytanko. Tak, ośle? Myślisz, że ten cały Artur lubi osły? Nie wydaje mi się to możliwe. Ja pomyślałem to sam... Hej, chwila, moment. Bardzo śmieszne, Shrek. Hej, nie potrzebujesz czasem pomocy, co? Już jest! Już jest! W nogi! Bracie, ale się na mnie wściekła. Tylko dlatego, że pomogłem Cindy z pracą domową z alchemii. Rady, Shrek! Czujesz to? Cicho, ośle. Jak myślisz, co tu mieszka? Bez żadnego powodu. Mówię wam, ale z niej księżniczka. Czemu one zawsze muszą się o coś wściekać? Śmierdzi jak to gniazdo szczurów bagiennych, które znalazłeś w zeszłym roku. To nie szczury bagienne, tylko zawodnicy. A teraz siedź cicho. Gadający osioł? Te świry z klubu czarodziejów nigdy się nie nauczą. Dawać ich, chłopcy! Jestem boski! Jesteś brzydszy niż twój oswojony osioł. Nie podpadaj twardzielom, gościu. Mecz jak w 1462! Och, to było imponujące.
się, ale tu jest bajzel. No, no, no. Czy to nie sam Sir Shrek? A wy jesteście? Znajomymi znajomego. A ciosy nie przenikną mojej magii. Leć do domu, skarbie! Powiedz złej królowej, że znaleźliśmy ogra! Ciekawe, o co w ogóle chodziło.